Witam, proszę Państwa, w kolejnym odcinku. Tym razem, kurczę, wszedłem na zwykłą grupę, może mi nikt nie wejdzie. Miejmy nadzieję, że nikt nie wejdzie. Już nie chce mi się wychodzić. Dzisiaj trójeczki solo i tylko trójki eventowe, czyli Glaceon, który może być shiny, Delibird, który może być shiny i Stuntler, który może być shiny. Każdy z nich jest w kostiumie. Glaceon ma ten taki świąteczny kubraczek, co jest całkowitą nowością. Stuntler ma znowu te dzwonki jak Renifery Mikołaja, które już były rok temu chociażby. I Delibird z kokardką. I wydaje mi się, że Delibird rok temu również był z kokardką, tak samo jak Kupczo. I jak dobrze wiecie, ja tego Kupczo już sobie złapałem. Kto oglądał wcześniejszy odcinek, ten wie. Ale dzisiaj w odcinku jeszcze wam się muszę pochwalić. Dawno czegoś takiego nie miałem, zwłaszcza, że tak to powiem, nie powiem tego, bo już będziecie wiedzieć, o co chodzi. Potem wam to pokażę, co mi się, może zrobię tak jeszcze, co mi się udało dzisiaj zdobyć i to w jakim odstępie czasowym. Naprawdę, jak ja to klikałem dzisiaj w pracy, to byłem w szoku. I tak jest najczęściej, jak ciekawe są rzeczy, to wtedy kamery, kurwa, nie ma. No ja jeszcze mam trochę wypieki, bo trochę zabiegany jestem, wiecie, czas przedświąteczny, te sprawy, to jestem trochę zabiegany, nawet widzę, że się świecę, trochę, wiecie, sebum poleciało, wiecie, nie? Raz zimno, raz ciepło, człowiek się poci, ważne, żeby po prostu nie być chorym. No dobra, Glaceon solo, ja Glaceona świątecznego w kubraczku niestety jeszcze shiny nie mam, bo on może być shiny z rajdu, proszę Państwa. Możecie dać znać w komentarzach, czy Wy już macie takiego Glaceona w wersji shiny. Mam nadzieję, że ktoś już ma. Znam osoby, które już mają. Mam nadzieję, że więcej osób jest, które też już to mają. Ja bym chciał mieć, nie ukrywam, że chciałbym mieć Curema. Na razie mam jednego, dzisiaj znowu zrobiłem trochę rajdów, ale dalej niestety jeden Curem shiny. Ale tych Curemów jeszcze porobię, bo mam z tamtego roku Curema setę. I to jeszcze z zaproszenia z Japonii, z japońskim setą Curema. Więc na pewno tą japońską setę Curema na 50 level będę chciał zrobić. A my tu mamy Glaceona, czyli Ice Type Pokémon, jedna z Eevee ewolucji, proszę Państwa. I to jest ta jedna z Eevee ewolucji, którą, że tak powiem, warto rozważyć na 50 level, tak? Sylveon to jest warty rozważenia na 50 level, Glaceon jest warty rozważenia na 50 level i na tym tak naprawdę możemy chyba poprzestać. To są moim zdaniem takie dwie Eevee ewolucje, które warto mieć na 50 levelu. To Eevee, a raczej ten Glaceon jest pure Ice Type, więc jak najbardziej ataki typu metalowego, ataki typu Rock Type, czy ataki, proszę Państwa, typu Fire Type. Wszystko ładnie wchodzi, super efektywnie. On jest tylko Ice Type, więc nie ma Double Weaknessa. Ma podstawową słabość, czyli tą jedną, 1 razy 1,6. Dostaję obrażenia od super efektywnych ataków. A ja jeszcze tutaj widzę, że jesteśmy boosted by weather, jeżeli chodzi o ataki ogniste. Bo, proszę Państwa, w Gdańsku wczoraj, dzisiaj i może nawet jeszcze jutro będzie clear. No jak Wy to oglądacie, to już jest po pierwszym dniu powtórkowego CD. Mam nadzieję, że Wam dobrze poszło, ale nie piszcie w komentarzach, jak Wam poszło CD. Od tego będą kolejne odcinki. Odcinki CD może jakieś rewelacyjne nie będą, bo ja do 15 i tak pracuję, ale coś tam nagramy, coś tam wrzucimy, coś tam pokażemy. Na szczęście ja lecę na paru lurach i w sensie w pracy na Wild Spawnach, więc nie jest tak źle. Zastanawiam się, jak to jeszcze w ogóle rozegrać i tak dalej, bo tak naprawdę zostanie mi 1,5 godziny grania, bo to jest tylko do 17 niestety. Szkoda, że nie jest to dłużej, na przykład do 20, bardziej bym się cieszył. Ale z braku laku wykorzystam, proszę Państwa, to, co tylko mogę. Jak widzicie, Glaceon jakiś tam super łatwy nie jest. Może nie używałem tu cały czas kontru na 50 levelu, bo nawet chyba ten, nie wiem jak mi tam wybrało w recommended, nie wiem jakie pokémony miałem uleczone, jakie miałem nieuleczone, ale nawet mieliśmy chwilowy boost do Heatrana, który był Fire Type i tutaj nam zostanie jakieś, strzelam, 45 sekund. 46-47 sekund on przestał atakować. I nawet sobie jeszcze tutaj na odcinek chyba wrzucimy sobie Lucky Trade'a, bo jeszcze dzwoniłem do kolegi. Na jego drugim koncie mamy Lucky i jesteśmy obok, więc sobie podjadę, więc jeszcze strzelimy Lucky Trade'a. Na co? Nie mam pojęcia jeszcze na co. Bo tak, o Spartyzanta zadzwoniłem. No nie jest shiny. No nie jest shiny, niestety CP nie jest jakieś dobre, więc również IV tu jest szrotowe.
Miejmy nadzieję, że taki rzut wystarczy, żeby tego nie przedłużać. Ja już kolejnych rajdów tych eventowych, świątecznych trójkach nie będę całych nagrywać, bez lobby będę nagrywać, żeby po prostu nie przedłużać. Tutaj chciałem po prostu z wami trochę sobie pogadać, powiedzieć to, powiedzieć tamto. Przedstawić się, że tak powiem, sytuację. Mamy excellent flow, więc teraz powinien nam się złapać bez żadnego problemu. Raz. Dwa. Wow! No, ja teraz zostałem, proszę państwa, zostałem. Jestem w szoku, nie? Teraz zrąbałem rzut, ale pewnie w ten zrąbany rzut się złapie. Dzisiaj na przykład jak robimy innego Qrema, rzuciłem 8 excellentów pod rząd, potem zrąbałem i się złapał. Nawet bez nice'a. No więc... It's a lottery, proszę państwa. A parazik, no mówiłem, szału nie ma, dupy nie rwie. Widzimy się na kolejnych rajdach i tak właśnie, jak mówiłem, na Lucky Trade'cie. Szybko. Dobra, że mają. No to mamy Wareksa, mamy jego drugie konto, zrobimy sobie Lucky Trade'a, ja mu daję dialgę zwykłą, a otrzymuję, jestem trochę żółty, bo to jest kurwa lampa nade mną, a otrzymuję za to Shiny Dorana, bo to jest drugie konto, tam jest wszystko tradowane, wybór jest taki kurwa jak w mięsnym w PRL-u, czyli żaden. Dobra, i tu wejdziemy sobie, ta dialga, tu jest taka jeszcze. Okej, okay, za Shiny Dorana i zobaczymy co z tego wyjdzie. Dawno temu dostałem drugie szundo miutu z Lucky Trade'a, więc ostatnie Lucky Trade'y szły takie gówniane i może coś tutaj się zmieni. Leci Nidoran. I co my tu mamy? Aparajzik 12, 14, 15. Jakby chociaż kurwa na odwrót było, no to no. Wiadomo co się z tym robi, nie tak. Albo nie, to jak będę transferował masowo na odcinku, żebyście mieli ból dupy. I proszę państwa, mamy Deliberda, jesteśmy po Lucky Trade'zie, który niestety wyszedł dla dwóch stron do dupy. Znaczy nie wyszedł dla obu stron, więc wyszedł do dupy dla obu stron. Mam tutaj Deliberda, ja wziąłem to co mam recommended. Delibird, proszę państwa, Ice Flying, jeżeli dobrze wszystko pamiętam. Więc tutaj wchodzimy super efektywnie. A skoro Ice Flying, no to Rock Type is double super effective. Więc bardzo proszę państwa, dobrze. No i oczywiście proszę państwa, ten Pokémon z rajdu może być Shiny. Tutaj nam to pójdzie niesamowicie szybko. To nie jest Glaceon, to jest Delibird. Przyjaźny motherfucker penguin, which give you present. Ma swoją baga, ma swojego baga z prezentami. Nawet ma taki atak present. I jest niesamowicie pocieszny moim zdaniem Pokémonem. Look at this cute motherfucker, nie? To jest taki naprawdę ptasi, pingwini, święty Mikołaj. Więc tutaj wchodzimy jeszcze zaraz kolejnym Stone Age'em i nam to całkowicie powinno wystarczyć. Tak jak mówiłem, Stone Age prosto mu tutaj w jądra wystrzelił od ziemi w górę, widzieliście. Czas niesamowicie zajebisty, bardzo szybko, bardzo przyjemnie. 601 CP. Nic mi to, proszę państwa, nie mówi. To jest pierwszy Delibird, którego w swoim życiu w ogóle zrobiłem w tym momencie na rajdzie. W ogóle bardzo mi się podoba, że w tych tym podsumowaniu Trainer Achievements, jak jest na przykład się Final Strikerem, to ten Pokémon tam jest pokazany i on się rusza, nie? Jest taki ruchawy. Okej, okay, podsumowaniem. Zwykłe. A już myślałem, że będę mówić Shiny. 601 CP, standardowo złota malina, żeby nam to po prostu szybko się złapało. Excellent throw, you know what it is. I co my tu, proszę państwa, mamy? Zaraz dostaniemy, zaraz zobaczymy. What it is? Bank. Delibird Scott. Tak, 500. Dasta. No! Szału nie ma, dupy nie rwie. Ja muszę znaleźć teraz dla państwa Stantlera, czyli Renifera. I proszę państwa, mam Stantlera, mam Renifera. It's time for Renifer. Rekomendę zupełnie jakieś dla mnie z dupy. On jest normal type. Mam tylko jeden fighting type i my motherfucking lobby. Nie wiem dlaczego. I najlepsze jest to, że miałem wam coś pokazać. I wam to pokażę. Zaraz wam to pokażę po tym rajdzie, bo to jest, proszę państwa, naprawdę coś. Naprawdę coś. I również dołączę screenshota, że ja sobie nie zmyślam, tak? Ale to zaraz wam wyjaśnię, dlaczego dołączę screenshota. Mam screenshoty porobione. To jest very important, bo bez tego to wiecie, znaczy z takim screenshotem i tak można powiedzieć, że mogłem zrobić tak i tak, zaraz wam powiem o co chodzi. Ale zbijmy Renifera, może będzie Shiny, ja w tamtym roku Shiny Renifera nie dostałem. Na dziko, rajdowałem, nic. W tym roku stwierdziłem, jeden rajd na Renifera na odcinku.
i jak wpaść ma, jak ma wpaść, to niech wpada. Ale w tym roku na rajdy, na renifera hajsu nie wydaje. Nie, proszę Państwa. To jest jakieś dziwne shiny, nie chcę mi wlecieć, naprawdę. Jak macie, śmiało chwalcie się. Nie będę się wkurwiał wcale. No dobra. Konkledur padł. My teraz wychodzimy naszym Dragonite'em. Serio, nie wiem w ogóle dlaczego jest tylko w Recommended ten Fighting Type. Nie chciałem tego zmieniać, chciałem wam to pokazać, bo dla mnie to jakaś bzdura jest, że mamy Normal Type'a na rajdzie i tylko jeden Fighting Type na całe lobby. I tak naprawdę przez to to trochę dłużej potrwa. No, tak naprawdę przez to to trochę dłużej potrwa. Bo gdybym miał kolejny Fighting Type, to tego Renifera by już nie było, a tak to jeszcze... No myślę, że dwa Outrage'e, albo Outrage i parę Fastów, czekajcie. No nie, jeszcze jeden Outrage musi wejść, jeszcze jeden Outrage, czyli ten Outrage. I kończymy teraz imprezkę. 65 seconds left. Byłoby lepsze, jakby Recommended zadziałał tak jak należy, naprawdę. Recommended, nie wiem o co chodzi. 1200 CP, standardowo jak to przy takich rajdach. Ich habe keine Ahnung. Jakie to IV? No i nie jest shiny, kurwa, nie jest shiny, proszę Państwa. To jest jeden z tych Pokemonów, które shiny dla mnie nie jest pisane. To jest to, ja myślę, że this is this type, nie? Naprawdę, ile ja już tego złapałem, ile rajdowałem, nic. Nic. No dobra, zobaczmy co my tutaj mamy. Za IV, IV standardowo i proszę Państwa. Dzisiaj miałem shiny back to back. Już wam pokazuję, shiny. Dzisiaj kliknąłem Sanchiru, było shiny. Potem kliknąłem Clefairy, było shiny. I tutaj właśnie pokazuję tego screenshota z journala, że shiny back to back. Oczywiście ona powiedziała, ale mogłeś kliknąć Sanchiru, było shiny. Potem kliknąłeś cztery inne Pokemony, które nie były shiny. Kolejne Clefairy było shiny, zapałeś. Kurwa mogłem, ale na chuj mam kłamać. Shiny back to back, że tak po to nazwę. Zresztą mogę też załączyć chociażby, nie wiem, screenshoty jeszcze nawet bym mógł, jak te shiny łapię, chyba że tam nie ma godziny, ale no jest okej. To było na tyle, widzimy się w kolejnych odcinkach, proszę Państwa, czyli dwa odcinki z CD nadchodzą, do zobaczenia, cześć!